Rozwiązania rodem z zachodniej Europy już od dawna z powodzeniem funkcjonują w Bukownie. To tak zwane zewnętrzne siłownie, które umożliwiają ćwiczenia na świeżym powietrzu. W wielu krajach są niezwykle popularne. Wolkuskiem może pochwalić się nimi tylko Gród nad Sztołą. Siłownia pod Chmurką została właśnie oddana do użytku obok boiska Orlik na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Można z niej korzystać codziennie, niezależnie od pory dnia i co najważniejsze, całkowicie bezpłatnie. Myślę, że to był fajny pomysł. Co więcej, już w ubiegłym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wiele osób ćwiczyło. W związku z tym w tym roku poszliśmy za ciosem, ponieważ w grudniu ubiegłego roku został oddany do użytku Orlik 2012, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią i tak naprawdę już w oczach widzieliśmy, że tej siłowni tam brakuje. Zamontowane urządzenia są całkowicie bezpieczne dla ćwiczących w każdym wieku, bowiem wykorzystują naturalny ciężar ciała. Każde wyposażone jest w specjalną instrukcję, wyjaśniającą, jakie partie mięśni rozwija dane urządzenie oraz w jaki sposób należy z niego korzystać. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Wreszcie coś się dzieje w naszym Bukownie, bo do tej pory to nic nie było. A tu jednak starsi ludzie przychodzą i wieczorem i rano i sobie poćwiczą trochę, na przykład mąż jest po udarze i dobrze mu to robi, jak poćwiczy. Bo o rehabilitację jest tak trudno, czeka się po półtora roku, po roku, żeby się dostać. To już drugi taki obiekt w Bukownie. Pierwszy stanął rok temu na placu przy ulicy Niepodległości. Z pewnością to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia. Alicja Rękiewicz, Przegląd Olkuski Live.